Siemaneczko bordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. Widzowie, ja stoję przed moim nowym nabytkiem. W ostatnim odcinku były same pozytywne komentarze, że kupiłem taki szrot. I to mi się po prostu podoba. No widzowie, no patrzcie jak ta kosiarka ładnie wygląda. Nawet po tak wielu skoszonych łąkach. Całych dwóch, u mnie i u sąsiada. Kurde, no jeszcze zamontuję plandekę. Odmaluję. A w ogóle, napiszcie jaki kolor w ogóle byście chcieli takiej kosiareczki. No bo ten niebieski fajnie wygląda, ale nawet czerwień taka... Zieleń to nie za bardzo może, bo by się zlewało. I napiszcie hashtag zakupy, a wam przypnę serduszko do komentarza. A, jeszcze ważna kwestia. Sprzedawać to? Ta druga kosiarka, ten złom, to tak stoi i on raczej będzie stał i nie będzie używany. To chociaż może jakiś grosz bym za to dostał. I chciałbym na start odcinka bardzo serdecznie pozdrowić xvv.0 podłoga SKA. Wiem, ciężka nazwa, ale widzowie, ja muszę aż zapisywać tą nazwę. To jest pierwsza nazwa, którą ja zapisywałem w notatniku, żeby... Michał! Co? Siema! Siema, gdzie jesteś? No tu, u mnie na podwórku! A, widzę cię! Jesteś na dachu! Tak, siema! Przybliżyłem cię trochę, możesz skoczyć dla widza. Nie, Michał, chodź do mnie. Idę! Dobra, bo właśnie ja się wybierałem do ciebie. Wiesz, jaki stąd jest widok? A ja chcę też zobaczyć. Ja to tobie powiem, tak mnie cieszy, to już ci mówię, no na dach se wlazłem. Ale jak ty jesteś tam w los? Po ścianie. Chodź, ci pokażę. Mnie to czekaj, bo jakiś kurde, jakiś wariat jedzie po naszych drogach. Te rzepaki, te kurde pola, to tak ładnie wygląda. Czekaj, już wchodzę. W ogóle, Michał, słuchaj. No. A to prawda, co mi Brian mówił, że ty sobie kupiłeś jakąś kosiarkę? Oj, ale to taką popierdówkę małą, 1,6 metra szerokości roboczej. Ty, ja ci powiem, że ja też, bo teraz będę miał te, wiesz, zielonki do koszenia. No, no to ja rozumiem, to dzisiaj mieliśmy robić, no. Dzień dobry! No i tam właśnie, o, przyjechał już. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Tak, tak. Tak, panie, bo ja zielonki mam do koszenia, tyle. No widok faktycznie ładny. A sąsiedzi moi nie mają kosiarek, to chociaż tutaj będę miał drugą, żeby szybciej obrócić to sobie inaczej, tej roboty. Tak. I pozdrawiam może oczywiście tą osobę za duże wsparcie kanału. To wie pan, teraz na dwie, to się będzie, jak to mówią, latało, nie? Per pana. No? A jakieś piwko czy coś, jakieś kawkę można, czy coś? Proszę pana, no można tutaj jak coś... Urła Kuba, to się nie mieści na... Ale co mi tam, by było? Nie no, no to fajne, tylko duże. W kurniku tam zobacz, w beczce pod słomą tam leżą te. Ja pierdykam, 3,2 metra szerokości one miały o te, tak? Bo to jest największe jakie jest w ogóle dostępne. Ta, to jest duże, Michał, to jest nawet duże. Jest optiku 320. Michał, on się zatrzasnął w kurniku. Panie! Co się? Kaczak mi ugryzł. Co pana ugryzł? To nie kaczak, tylko kurczak jak już. Tu są kurczaki, tu nie ma kaczkodanów. Parę tylko jest. Nie ugryz. W dupę czy nie? Ja się boję tych dinozaurów, tych kaczaków, tych kurów. Dinozaurów, no panie, no coś pan tutaj, coś pan się daje od dzisiaj. Panie. Czyli mam rozumieć, że dinozaur ugryzł pana wsiura, tak? Panie, weź pan, zaprzyj się pan o to kosiarkę, zaraz będziemy ją tu zdejmować, zaprzyj się. Czekaj, no ja tu zaprę, ja pan tu podjąć? No. No. Lalka, no. No. Dobra, dawaj, Kuba. Dawaj. Dobra, mam ją. No, dawaj. Powoli, powoli, bo się rozwali. Bo się rozpieroli. Dobra, dobra, powrótkę, powrótkę, Jakubie, powrótkę, powrótkę. No, dawaj na ziemię, dawaj, bo powoli. Podjedź pan tym gównem, to ja sobie ją tam postawię. No, no. Widzę tutaj, Kuba, jakaś współpraca chyba z Taleksem, bo i Taleksik tu, Taleksik tam, Taleksik tu i tam. Postanowiłem, że postawię jedną markę. Jedną firmę. Co, zazdrość? W razie jakiejś części zamienne czy coś, to już później z jednej marki się będzie zamawiało. Proszę pana, u nas, w sąsiedztwie, nie ma takiego słowa jak zazdrość. U mnie to zawsze na wiosce zazdroszczę tym mendy. Są konflikty, podpalenia, bójki, kuratorzy, pana, policja. My nie mamy czasu na zazdrość, bo tak. Po prostu w razie czego jak coś się dzieje, walimy się po łbach, proszę pana, a później się lubimy. Ja to tak. Powiem, inaczej, to powiem inaczej, mi tu na wsi było smutno bez tych moich sąsiadów, a jak oni się wprowadzili, a od razu dla człowieka i weselej się zrobiło. No, bo to nie było. Bo to panie, powiem panu, że nawet komuś w mordę dać, to trzeba było kilometr jechać tam do wioski. Kuba. A wiesz co teraz? Wiesz co ten?
Musimy pójść do tego, do Karola. Bo ja muszę zobaczyć jedną rzecz, ale to... Abyś mi pokazał ten swój nowy nabytek, Michał? Też ci pokażę, ale to za chwilę. Panie! Ja tu z panem już... Dobra, to ogarniaj, a ja jeszcze bym zobaczył, panie. Może zanim pójdziemy do Karola, może by to podczepił? No podczepimy, zaraz zobaczymy. Tylko już tego pana bym chciał pograć, bo on po piwku to zaraz nie wyjedzie. Panie, papierek ja piszę. 16, kurwa, ty masz fakturka już opłacona była. No opłacona była, ty wcześniej. Dobra, no ale sprzęt to kurde no spora. Powiem panu, że no trochę licho się prezentuje ta plandeka, mi się trochę nie podoba. To nie mogliście je wyprasować nawet, czy cokolwiek? Nie, bo to się panu chyba nie przyjeżdża, kurde. Panie, bo zaraz zamiast sąsiadowi to panu kurde bije. Kurde, wezmę tu kociarę. Dobra, panie. Poszedł. No. Czekaj, podepnę tu, coś sprawdzę, czy to działa. Dobra, my se sprawdzimy. Panie, bo my nie mamy czasu, jedź pan stąd w pis. Jedź, cholerę. Dobra, ja panie, szofla, dobra, no. Ja żałuję, panu piwo dałem, za to, że pan mnie chciał kusiarkę ukryć. No, kocia, no. A, dobra. Czekaj, tylko ja noże zobaczę tu, Michał. Powiem ci, Kuba, że duże to jest. Dobra, jedź w cholerę. Chodź, Michał, zobacz. Czekaj, podniosę i na słoneczku właśnie pokażemy dla widza, ale jest to duże. No ja pierdzielę. Jak ta ma 3,2, to tu, Kuba, ja z tego co pamiętam, chyba tu miałeś 2,6, tak? Ja? Tu, w samochodzie. Czy 2,4, czy ile tutaj było? Ponad 2 metry było. Coś koło 2,5 bodajże. No. Pewności... Poczekaj, patrz. No to chłopie, to jest naprawdę... A teraz jak na 2 będziemy ko... Co on... Kuba, nie, zostaw i zgłoś go po prostu do szefa. No tak, no, ja nagrywam te... Spisz blachy... O kurde, zgasz! BM... Wysiadaj. Co to... Kur... Wysiadaj i podstawiaj łeb po to, co ukradłeś. Kur... Skurkowana... Dobra, nara. Nara! Przychlast. No debil jakiś przyjechał. Weź mi go, jakoś tak nie mogę. A, nie możesz, czekaj, zaraz zobaczymy, czy byś mógł. No, a teraz spróbuj. Dodam ci trochę wedy i energii. Ty, mimo wszystko, jakoś nic nie mogę. Ło. Gdzieś to odłożyć? No, ale co? Prezentuję. Połóż tu przy płocie, przy tam gdzieś przy salacie. Ładnie się prezentuje, co? Prezentuje się zajebiście, dzisiaj jak zrobimy testy, to. Zobacz, ile wyższe od Ursusa, nie? No, ale patrz, nawet jeżeli to ma rozłożenie, to patrz, ile to właśnie wystaje. No, naprawdę, tą szerokość jest ale tutaj. Ale myślisz, że nie będzie bujało Ursusem za mocno? Myślę, że nie. Ciekawe jak to z awaryjnością, taka długa ta, żeby tu mi zaraz... Ale czekaj, to jest polska marka oto, tak? Chyba Talex? Tak, Talex, no. Tak mi się wydaje. Pewności nie mam, ty. Tak, po polsku mam przynajmniej tylko pisane. Słuchaj, na pewno ci się zdarzyło ogólnie w rolnictwie, już tyle czasu siedzisz, rozerwać kiedyś kosiarkę, nie? Spalałeś kiedyś kosiarkę? Nie. Te ramiona tutaj? Nie? Kuba, się ciekawe, jak ona taka pokażę, ty masz ramiona i w ogóle pokażę ci, jaką ja miałem kosiarkę przez całe życie, chodź. To ci od razu ten nowy nabytek jeszcze pokażę. Ale wiesz, o co chodzi. Zahaczysz gdzieś jakieś bruzdy czy jakiejś kretowiny, żeby się nie łamała. Chociaż te kosiarki to mają te zabezpieczenia, że ona się otwiera, nie? Ale... Gorzej. Ej, kurde, jak patrzę na twoje gospodarstwo, to tylko i wyłącznie wtedy mi spadają FPS-y. Coś tam masz chyba ukrytego. Tam dużo masz, nie? Ja robiłem całe życie tą. Dobra, Michał, no tak sobie wała robisz, to co ty możesz. A tu? Nie? Pa. To ja słyszałem, że wy byliście tymi. O, to jest ta nowa? No. Kurde, no tylko ona dosyć mała jest, wąska. No 1,6, ale ja jeszcze będę plandekę zakładał, osłony, muszę to kupić i będzie zajebiście. Ale to, Kuba, nie wszystko, bo wiesz co? A ile dałeś ogólnie za nią? 2 z hakiem, to tam już mniejsza o to. 2,200. Wiesz, że prawie 1000, pewnie 1,5 będziesz musiał dać za samą plandekę, nie? No, też mi się wydaje, że może tutaj być ze wszystkim troszeczkę jeszcze koszt, ale wiesz co? Ja wczoraj jeździłem po wsi, Karola woziłem i najprawdopodobniej on kupił ciągnik. Ten, co stoi za kiblem? Z jakim kiblem? Cześć, Karol. Siemasz. Aaaa! Ja myślałem, że o ciągnik chodzi. Co tutaj, to... koleżko? Co kurde, koleżko? O gnojarza Karola chodzi. No, ja byłem wczoraj u kolegi. Co, stałeś trochę, nas podsłuchiwałeś, co? A ja wszystko słyszałem. Ja wiem, że byłeś u kolegi. Teraz mogę, Karol, przejść się po twoim gospodarstwie? No, pewnie. Ale nie znajdziemy żadnej jakiejś takiej nieplanowanej maszyny albo coś w tym stylu? Nie, a po co? Tu będziecie chodzić?
A, tak już rozejrzeć. A co ty tu kurde otwierasz se? No to tak wiesz, wszyscy teoretycznie sprawdzamy. Nie, o tego tylko popatrzeć, czy... Michał, a możesz nie targać maszyny sąsiada? Nie, tak, nie targam. A gdzie tam tu kurde... chodzisz? Ty, bo... prawda co, że Brian mi coś mówił, że ty go posadziłeś, Karol? Co tu zaglądasz? Karol, ja bym chciał tam wejść. A czego? No przez dziurki zobaczę. Dobra, wejdź. A gdzie jest ten... Kupiłeś ciągnik? Nie kupiłem. Wczoraj? Nie kupiłem. Powiedz prawdę. No byłem u kolegi, ale nie kupiłem ciągnika. Ty, no to może faktycznie jego kolega był, Kuba, patrz. No nie ma ciągnik. Daj to spokój. No 355, taka brudna, szara, pomarańczowa stała. Nie ma tu żadnego ciągnika, nic nie kupiłem, człowieku. Ale u gościa. U gościa, bo kolega sprzedaje. Ale co ty, Michał, śledziłeś go? No chwilę, ale... Śledził mnie. Ty serio... Ale ty serio w ogóle, nie wiem, pojechałeś do kolegi, żeby mu wycenić traktor? Tak, bo po prostu pytał... Karol, ale ja widziałem to ogłoszenie na fejsie i ono było wycenione, no to jak pojechałeś wycenić? Ale nie, bo on mówił, że chyba coś nie tak jest wystawił, musi jeszcze raz poprosić mnie, żebym ja mu dobrze wystawił, bo... dobrze opisał, ja tam mu opis zrobiłem i wszystko. Ale ciągnika nie kupiłem, od razu ci to wprost mówię. Wiesz, ja to mówię wprost, Michał, ja to mówię wprost. No zobaczcie, to nie cieszy oka, jak takie zielone pola są? Zajebiście to wygląda, nie tak ponuro. Padłem! Gdzie? O kurde, dookoła. Dookoła, roztajczony tu. Nie no, no... Pirują pary. Dobra, Karol, przepraszam. Jakiś problem masz do mnie? Przepraszam, że podejrzewałem cię o zakup ciągnika. Po prostu chciałem zobaczyć, jak wygląda na żywo z bliska. Znaczy, tylko ja sobie od razu dziwi, że ty mnie śledzisz, że ty jeździsz za mną. To jest dla mnie takie... Nie, bo trochę podejrzane było, że akurat w tym miejscu, gdzie jest wystawiony ciągnik, to ciebie akurat wysadziłem prawie. Słuchaj, ale Michał, że ja mówię tak się, do sklepu. Tak, że tobie tak się chce inwigilować, że tak powiem, żeście sąsiadki? Dobra, no tak, chłopaczki, stój tasę tu, rozmawiaj tasę tu. Ja idę ogólnie po ciągnik, zaraz przyjdę jeszcze, bo z Dawidem się umówiłem, mamy jechać w jedno miejsce. No właśnie, Dawid mi coś wspominał, ale gdzie będziecie jechać? To ja się karnę z wami. Znaczy, Kuba, wiesz co? Nie wiem, czy Kuba będziesz mógł się z nimi karnąć. My mamy tylko dwa miejsca w ciągniku. Aha, dobrze, już ja rozumiem całą narrację, okej. Okay. Czyli, okej, okay, dobrze, już nawet nic nie musisz mówić. Na razie... Szkoda, że zielonki nie będzie mi komu dzisiaj pomóc zrobić. Nie, ja będę, my będziemy później, będziemy pokłóceni, Michale. Będziemy pokłóceni, wiesz? Pokłócimy się dzisiaj. Nie będziemy się kłócić, Kuba, po prostu naprawdę nie ma miejsca, jadę na wieś na szybko. Pokłócimy się, Michale. Ale to ja Dawid... wiem, że są cztery miejsca w ciągniku. Ale Dawid nie chce cię brać, bo on ma jakieś tam sprawy z tą nową dziewczyną, no. Czego ty nie kumasz? Pokłócimy się dzisiaj, Michale. Pokłócimy się. Ty też z ojcem jeździłeś, jak trzeba było do dziewczyny pojechać, czy kumpli brałeś? Żeby tak, cię zawieźli. Tak, bo miał ojciec uczy. No to fajnie, dobra, na razie. A ty może powiedz, że ty sam jeździłeś. Co? Ja jeździłem, 13 lat miałem i jeździłem. Tramwajem żółkiewskim. O, jesteś Davidson, wsiadaj. Masz piwo? No mam, weź se tu skraty. Tych dwóch meneli nie będziemy informować o tym, zrobimy reakcję ich. Później. Tylko weź! Kurde, Dawid! Bo ja ci nie powiedziałem planu ogólnie. Bo ty będziesz musiał wrócić albo ciągnikiem, albo kombajnem. A co chcesz? To kupić! O! Ty, to wiesz co, ja kombajnem wrócę. No jak kombajnem? Musisz... Poczekaj, piwa się jeszcze napiję, bo jeszcze mi została połówka. No nie, no Dawid, ale to będziemy trochę drogą. Dobra, jakoś spróbuj. Miło się, wywaliłem ją. Dobra, nieważne, niech szkło leży. Ale... czekaj, to może jakoś polami, żebyś główną nie jechał? Ty, ja mogę jeszcze jedną rzecz sobie spać. Nie, na razie nie pij. Później dam ci cały autokrat, jak mi pomożesz, się nie wygadasz. Tylko żebyś nachlany do chałupy nie wrócił, bo co ojciec powie? Jak ja mu powiedziałem, że do dziewczyny nie, bo cię wiozę. U dziewczyny nocuję. Tej byłej, czy tej obecnej? Obecnej. Aaaa, Dawid ma nową dziewczynę, widzowie, może ją niedługo poznacie. Chciałbyś pokazać ją na filmie? Nie chcę. Może tego OnlyFansa jej założymy, to będziesz trzepał siano na niej. Ale nikt nie kupi. Jak nikt nie kupi? Widzowie nasi kupią.
Nie kupię, bo widzowie gadają, że na grubo. Oj, to nie ma co się przejmać, Davidson. Trochę, o, jest już gruba. A, to syn chyba tego gościa, właściciela. A, bo miał syn właśnie być. Dobry. Dobry, proszę pana, dzień dobry. Słucha pan dobry. Mnie tutaj podstawił. Sprzedawca tego, no co, szwagier mój, kurde, muszą dorobić. A, szwagier, czyli syna nie ma. Heder, no, widzę, się znalazł. Mhm. Dobrze. Tak, tylko on był do pospawania, nie? Dlatego... No, ale to my to ogarniemy. Dobry. Nie, my już pospawaliśmy. A, bo to jest ogarnięte. Okej. Okay. Tak, tak. Ej, no, i to w tej wersji 4,2 metra, a nie 3 metry, zajebiście. No, to duża wersja jest. Nic tu się nie strzeniło od wczoraj? Że tak spytam w tym kombajnie albo przyczepie? Nie, kombajn ruszany był. Dawid, nie pij tego piwska, debilu. Panie, a od pana można jakoś tyłem wyjechać na pola te nasze, czy nie? Może pan przejechać, no dlaczego nie, no? Ale którędy? Albo, ale kurde, wie pan, a ja patrzę, że tu szwagier założył te... Kłódki są, no to nie przejedzie, to i tak... Dawid! Szkawkę mam. Idioto, miałeś kierować, wziąłem cię po kierowanie, debilu, ty głupi. No to kurde, no to dam radę, jejku. Co to dla mnie dwa piwa? Dwa piwa dla ciebie? Dobra, jej. Panie, on będzie miał tydzień kaca po tych dwóch piwach, to jest taki gamoń. Aj, dobra, proszę pana, ile za to? No, to przyczepa 7,5 mówił wczoraj szwagier twój. Ale to co, przyczepę też bierzesz pan? No, dlatego dwóch kierowców, biorę przyczepę i kombajn. Ja kierowca? No. Bo on mi gadał, że pan kombajn tylko będziesz brał. A co to nie, przyczepę też. Dobra, to za przyczepę możemy, tak jak się zgadywaliśmy, że to będzie do negocjacji. Ja zadzwonię do niego, tylko się zapytam. On mówił, że z synem mam negocjować, a tu pan, jak widzę, że szwagier, no to ja nie wiem w końcu. Nie, ale wie pan co, bo syn też musiał jechać. Aha, czyli oni we dwóch pojechali. Dobra. Co się stało? Co? No to powiem, ale to pan nie gada nikomu. No. Bo u szwagra, dobra, szyję. Podobno dla syna ktoś kobietę podrywał. Aj, pojechali we dwóch. Nie, a ojciec pojechał do roboty akurat. Ach. Nie wiem, podobno, i to jeszcze ze szpakówki jakiś, podobno, nie wiem, jakiś... Kurde, jak on miał na imię? Jakiś taki, kurde, podobno, że przychlas straszy. Nie wiem... Dawid może? Coś takiego. A, no to tutaj Dawidów sporo, no nie? To dużo tu jest Dawidów. Proszę pana, dobra, to pan drydnie, czy możemy coś zejść z tej ceny? A jak ta dziewczyna się nazywa, tak ciekawo? A. A ja nie do końca wiem, ale to chyba jakaś... Czekaj, jak to tam było? Kunegunda? Nie. No. Na M coś było. Jak? Mariola chyba? O kur... No dobra. To co, bierzemy do przyczepę, ten kombi? Słuchajcie, ja zadzwonię do tego, do szwagra. No. O dobra, 7,5 była wystawiona, to panie, może coś byśmy zeszli, bo to jednak do drapania wszystko. Michał, jak do domu muszę jechać. Dawid, ja wiem, o co chodzi, ale zostań jeszcze 5 minut ze mną chociaż. Słuchaj, mówię, to przyczepę. Wiem. To jest twoja Mariola, tak? To jest dobra, no. No, tak myślałem. No dobra, ja tutaj się dogadam z panem, okej. Okay. Dobra, ja już szwagier gadałem. Szwagier gada, że tak, że przyczepę też jednak. No, to co, proszę pana, ja nie będę za bardzo się tutaj targował, mimo że tu w remont trzeba wpierdzielić trochę pieniędzy. No, to nie ma co. No, przyczepa i przyczepa, tak ważne, że koła ma się kręcą. A ile za przyczepę? Sypują. A światło można sprawdzić? Tak, można pospinać, ale działają śmiało. Dobra. Jako siarkę wczoraj kupiłem i testowałem i panie, zadowolony jestem od was z maszyn. Ogólnie z instalacją czasami były problemy, jak gdzieś tam po wodzie się pojedzie czy coś, to potrafią na przykład kierunkowskazy zacząć migać albo... A, czyli coś tam, problemy jakieś tam są. Się świecą same, no nie? Różnie to jest, ale to jak wody dostanie, bo na sucho jest dobrze. Ale to ja to nie będę ukrywał, bo to tak jest jak jest. Bał szwagra, dobra szyja. Wow. To co, panie, siódemeczka? Nie zapijasz. No to kurde, no jak to mówią, no jak się nie zajdzie, to nie będzie dobry zakup. No właśnie, ja nie będę strzela. Dużo schodził. Dobra, siódemka za to, ja panu od razu dam. A papiery na to przyczepę, no bo ona zarejestrowana, widzę, jest to, bo blachę ma. Tak, już będzie, zaraz tutaj damy wszystko. Dobra, proszę. 7 tysięcy. No i teraz tak, kwestia kombajnu. No.
Otóż Fager gadał, że on niewystawiony i nie wiedzą, ile to wystawiać. Nie wiem, zobaczmy może na necie przy pana, ile takie chodzą i zaraz jakoś się będziemy dogadywać. Bo ja powiem panu szczerze, że też wiedzy za bardzo nie mam. A wy patrzyliście coś, czy nie? Dawid, wyjdź z tego kombajnu! Teraz, matadorów to nie ma teraz za dużo. Ja to powiem panu, ostatnio na takich targach byłem, to widziałem jednego, to wie pan, tak? W stanie, że nawet matador był zamazany. Aha! Dawid, wyjdź z tego, proszę cię. Klas Matador, 11900. Nie no, to wiem, no. Bo tu trochę będzie mało. Tylko to jest zwykły, a to jest wersja z tego, co widzę, troszeczkę większa. To co, proszę pana, koło 18 pewnie trzeba liczyć za to. No ja myślę, że wie pan, tutaj masz pan, kurde, Dawid! Header duży. To nie jest ten z podstawki, taki mały. 3 metry był w podstawce, tu jest też widzę większy header, no nie? No i jest większy. To ile? Pan zadzwoni może do szwagra, czy jaka go cena interesuje? Nie, ja jestem dobrze poinformowany, no to 21,5 ja bym brał, nie? No jeszcze teraz jest header, to można sprawdzić nawet z headerem, no, czy działa, bo wczoraj nie było headera, to no, wie pan. No śmiało może odpalać, patrzeć, nie? Dobra cena, jak to mówię, nie? Wie pan co, Michał, to jeszcze panu dołoży do tej ceny. No 21,5 to ja myślę, że jest taka nawet beznegocjacyjna. Za 25 pan kupi. Zamknij mordę. Ale go szarpie, ja pierdzielę go na boki. No to musi chodzić. Ja no tak jak mówię, no z tym headerem, no mniej jak 21,5 nie ten. Proszę pana, zejdźmy na tak jak z tamtego, jeszcze 500 i ja daję bez targowania. Panie, no tak jak z tamtego zeszliśmy tu, dodajmy 500 i będziemy... Nie, proszę pana, no 21,5 to dużo, no bo ja panu mówię, no takie to chodzą naprawdę w małych pieniądzach. Po 11-12 tysięcy ludzie dają, ja rozumiem, większy header i tak dalej, no ale tutaj nie będziemy dokładać... No panie, ja tak sobie myślę, co pan będziesz przypadł 10 tysięcy, ja czy pan tam gdzie dają za 10? No ale proszę pana, tylko to nie jest w okolicy, a wy macie blisko to... No to dobra, tam za 10 tysięcy panie, powiedz gdzie, to ja sam pojadę kupię. No ale ja dobra, ja rozumiem, że tutaj trzeba więcej zapłacić, dlatego z panem się nie bardzo chcę targować, ale no... Ale gdzie... panie, ale powiedz mi pan, gdzie za 10 daję? Ja dwa razy takie większą dawać cenę, no... Panie, no mam otwarte u Elixa, no... Już panu pokazuję. No panie, daj mi adres, ja pojadę i ja panu tu sprzedam za 15, go przybiorę. Nawet klas Corsa zbożowy za 68 zł jest wystawiony, widzę tutaj, taki podobny. No to teraz to pan chyba oferty w kiosku sprawdzasz. Nie, naprawdę, tylko nie wiem czy nie odpala. O, w Radomiu jest taki praktycznie sam, troszeczkę w gorszym stanie. 12 tysięcy. Dobra, proszę pana, zejdźmy na 21 na równo i każdy będzie z nas zadowolony. Wyłączę to, żeby to się w razie czego nie zwaliło, bo to... Pimpek, bierz go. Panie, ja i tak muszę... Zlituj się pan, ja i tak w remont muszę wsadzić nie wiadomo ile tego. Bierz go. Bierz go! A i tak od was kupiłem tyle rzeczy, że po prostu szok. Dawid, zostaw tego psa! To co, panie? Dobra, 21. Dobra, czekaj, ja idę ale tu ten... Ale od razu szuflę, pieniądze, jak je do Pipka poszlę. Dobra, tylko proszę pana, przygotuj pan papiery na ten... nie wiem, czy on w domu, co, czy gdzie? Na ten kombinezon. Dawaj go, dawaj go! Dobra. Ej, raz, niech się pan nie dwa, szarpie. Trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tysięcy. No i dobra. A pan stówę? Coś normalny? Proszę pana, a ja mam jeszcze taką małą prośbę, bo... Mógłby pan po głównej drodze trochę w lewo pojechać, żeby ten przysłowiowy idiota ja nie jechał? Ja przejadę! Ciągnikiem, to pojedziesz z panem, dobra? Dobra, daj, ja przejadę. Dawid, nie, wypiłeś dwa piwa, nie będziemy czegoś takiego pokazywać na odcinkach, że ty pijany jeździsz po ulicach, a my pozwalamy na to. Pijany. Wziąć cię do pomocy, no naprawdę, już twój brat Brian, wczoraj to wzór praktycznie. Dobra, proszę pana, to co, papiery? No. Dobra, to idzie pan po papiery, podpiszemy. No już fajna, mocna szyja. Wow, w jego chacie nie zapijasz. Jak chcesz, to sobie walnij trzecie, jak i tak nie masz kierować. Panie, patrzę, że pan to gadasz jednocześnie, że nie promujmy, że już takiego... Znaczy, no ale to... Ja mówię, nie promujmy tego, że po pijaku można jeździć, no nie? Jak se tam trzecie piwko wypije, prawie pełnoletni jest.
Widzę, że 14 lat. Nie, 17 zaraz. Dobra, panie, podpisane. Wejdzie pan i jedzie pan za mną. Dawid, bo zaraz... Nie, to cię zatłukę. Nie obrzygaj pana. Nie, już dobrze. Dobra, Dawid, wyjdź z traktora. Panie, szybę mu pan otwórz tylnio. Nie, nie pan wyjdzie. Dobry, ja powiem. Nie, nie wsiadasz do... Nie wsiadaj do traktora. Na piechotę idziesz. Wyjdź. Pobyć. Dobra, ja nie trzygam się. Nie przebywaj w mojej obecności. Dobra, nie trzygam się, jajku. Oj. Panie, daj pan drogę do tyłu, bo tutaj wąsko macie. Dobra, jajku. Fajnie. Kurwa, widzowie, to nie jest tak prosto się powyrabiać. Panie, jak wyście tu gospodarzyli kiedy? Może pana pan przeklął? Co? Przeklął! Nie. No ja pierdolę. Chyba mi się dowało, że pan powiedział słowo na K. Ale to jest nie przez wa, tylko ła. O, to jest co innego. Panie Michale! Bo to jest takie powiedzonko, a nie przekleństwo, kurwa. Dobra, Łogiń. Dawid! No co, no kurde, tu ja tylko nie tego! Proszę pana, muszę odbijać spod żołądka normalnie. Nie, dobra. Ej, teraz zastanawiam, gdzie przed sąsiadami to gówno ukryć. Oj, kościu spieprzył! Ta, spieprzył, jedzie za mną, to jest normalna osoba w przeciwieństwie do ciebie. To ja jadę! Co?! Skręcaj szybko, póki psów nie ma. Nikomu nie szykał. Jedź! I jak będziemy jechać koło gospodarstwa Kuby i Karola, to się nie odzywaj, żeby nikt nie widział i nie słyszał, bo oni gdzieś są za gospodarstwem chyba. Dobra, jejku. Kurde, to trzecie piwo mnie nie pomogło, ci powiem, wiesz? Nie, no ty... Chyba powiem, że ty mi kazałeś wypić. Nie mów nic Kubie. Ale kazałeś mi, powiedziałeś, że wypić trzecie. Mówiłem jak chcesz! Kurde, nie boję się, że się zrzygam zaraz. Wyjdź i się wyrzygaj w rzepak jak chcesz. Może nie chcę. Nie chcę rzygać. Ale czego ty w ogóle wsiadłeś ledwo do ciągnika i już piwsko zacząłeś pić? No bo tak wcześniej nie miałem. Widzowie! I wy chcecie, żeby Brian z Dawidem byli cały czas praktycznie na odcinkach? No jest to praktycznie niewykonalne, bo z nimi odcinki to jest... No właśnie. Jedź do mnie na gospodarstwo. Kręcaj. Bo on się będzie mieścił w tą bramę chociaż? Ja widzę, nie wiem, czy ja bramę nie będę musiał zmieniać. Aha. I co teraz zrobić? Na razie to siedź cicho. Kurde, kurnik walnąłem. Co? Dawid! Widzowie, ja na razie to, nie wiem, postawię tutaj i będę liczył na farta, że... No nie no, u Kuby dzisiaj mamy robić, to na gospodarstwo raczej nie powinni wchodzić. Kurde. Jakby ty też na tym silosie, o tak... Dawid, idź już do domu. Albo idź do tej dziewczyny, niech cię przenocuje. Słyszysz? Tędy przez rzepak idź. Dobra, no. Powiedz, że piłeś nad rzeką, że ze mną jednak nie pojechałeś. Teraz coś. Ogólnie widzowie, po dzisiejszym odcinku oficjalnie mamy kredyt. Na tej serii, chyba nasz pierwszy w ogóle kredyt.
No ale ja nie mam takich budżetu, żeby... No tam dużo nie przekroczyliśmy, 6 tysięcy tylko złotych musiałem dobrać, żeby w ogóle kupić te wszystkie maszyny w takich pieniądzach, ale no mam nadzieję, że to... Ej, Michał, słyszysz mnie na CB? No, słyszę! Kurde, nie wiem czemu, ale Dawid się jakoś źle poczuł. Normalnie narzyga jak kot, nie? No ale on... Jakoś z nim do lekarza jakiegoś zaraz. To nie ruszamy w te zielonki do ciebie? Nie, siema, no kurde, ruszamy. Siema, siema. Ty, a co on taki, kurde, ja nie wiem, on na... Ja nie wiem. Dawid. On nad rzeką był, on nawet nie pojechał ze mną. Źle się poczuł, ci gadam. Ty, Dawid, co ci się stało, chłopie? No, ale gada jakoś źle, może zatruł się może czyjś. Ale co, jadłeś coś, czy tego, czy co ci się stało? No, zatruł się, jak z chłopakami był nad rzeką, to... Ja kiełbasę jedliście. Kurde, no to pewnie ci zaszkodziło, no to kurde, się normalnie, to idź do domu się połóż. Nie wiem, czy tam rady pójść. Ty, kurde, ty słabo wyglądasz, weź go Kuba zaprowadź. No nie wiem, kurde. Idź, no. Raz. Dobra. Dobra. Poszedł. To co, chłopaki, ruszymy w te zielonki, a byśmy ogarnęli szybko, bo nie wiem, czy będę musiał z nim do jakiego lekarza jechać. Dobra, to ruszamy na dwa zestawy, ty, jeden niech przetrząsa. Kurde... Ej, mogę Kuba tym dużym? Ty, Kuba, może on, kurde, wychlął, co? Kurde, no nie wiem, wątpię, ja ci powiem, nie? Tak... Albo nie, nic. A ja weź po prostu ale to teraz to alkomat. Nie, to się widać, że się człowiek źle poczuł, to... No, widać, że jakby był pijany, to... Znaczy się zachowywał. A co Michał mówi, że chcesz testować? Tak. Aż ledwo on gada, kurde. No, nie wiem, no, dziwna sprawa. Ogólnie. Dobra, siata dajta do traktorów, ruszamy! Dobra. Karol, a ty byś grabił może? No jak nie? Ja już Michałem kosił. To i tak na jednym odcinku tego nie ogarniemy, coś mi się wydaje. Ty, ale już by wiesz, już by zaczynał. Tak, bo ty masz i tak od groma tam roboty. No. Robota to Łapur! Robota. Poczekaj, Michał, na nas ruszymy razem. Dobra. Zestawy ładnie. Ja tu zepnę sobie zestawik. Jak to mówię, kto pracuje, ten sobie nie szkoduje. Karol, ta lekcja też zepnie. No, tylko kurde, no nie wiem co z tym Dawidem, czemu on się tak źle czuje. Ty, kurde, Kuba, On był przecież z Michałem! Porównaj sobie kosiarki teraz długość. Co? On przecież z Michałem był, ty, to się o, Michała kurde, zapytaj. Ale jest różnica, co? A, bo ty będziesz to owijać, a nie przetrząsać. Nie, no tak, jak chcę na zielonkę. Dobra. No to wiesz, to jest żyto, nie? Ty, Kuba, zapytaj się Michała, bo z tego co wiem, to Dawid był z Michałem. Michała, nie byliście na tym kepsie zgnitym? Nie. Ja go po prostu wziąłem z nad rzeki. Ale jak z nad rzeki? Przecież on był w domu. Przecież on był w domu, Michał, o co ci chodzi? Przecież go z domu wziąłeś. Co? Coś kurde kręcisz, Michał. No dobra, powiem wam jak było. No? Miałem go bronić, ale dobra. No najebał się. Co ty powiedziałeś teraz? No jak to panowie inaczej opisać? No po prostu Kuba masz syna alkoholika, no. No, 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 no. Ty Kuba, ty jak już wiadomo, tylko tam nie gnę, bo na pewno się zniszczył. Ale widać w jakim stanie był. Ja nie chciałem gadać, ale ja do niego podszedłem. Ja głupi nie jestem, ja głupi nie jestem, przecież ja wiedziałem o co chodzi. Ja piwo od razu wyczułem jak podszedłem do niego. Znaczy on mówi, on tylko... Ale on tylko 3 piwa wypił, to ja nie wiem dlaczego on tak się aż zachowuje. Ale w szybkim tempie czy nie? A, to ja bardzo od niego ojca jak tak. To nie w ojca, kurde, bo ojciec to 3 piwa wypije i kurde beknie tylko i nic nie poczuje nawet. Tak, jeszcze whisky popije. I jeszcze drze się na matkę, żeby leciała do tego, do sklepu po piwsko, bo nie ma co wypić. I matka kolejny czteropak! On nie w ojca, patrzę. Matko, leć po piwo! O! Ja pierdziele, do rowu się walił, nie? Nie, ja tu nakręcam. Szybciej, kurczęta, szybciej. No bo tutaj tak masz te pola takie kurde gówniane. U nas z Karolem to przynajmniej jak mamy pola, to można sobie jeździć, nawracać na tych długich u mnie hektarowych. A gdzie szybciej. Ty masz te długie hektarowe? A tu i tam. Ty, on nie ma, nie ufaj mu. Ej, mogę wjechać w ten czyjś rzepak, czy jak to zrobimy? No nie, no jedź po życie, no gdzie w rzepak? Mamy w ogóle to ugniatanie włączone teraz, czy nie? Czekajcie, widzowie, zaraz zobaczymy jedną rzecz, bo tu teoretycznie to powinno być, a no właśnie.
Tak, i teraz można dopiero robić. Ej, ale one zapierdzielają te Ursusy z tymi kosiarkami, no kurde, no mam 20 na godzinę. No to wiesz, no przy kosiarce to możesz jechać szybciej, chociaż o takim życie to... No ono jest wysokie, no nie, to też inaczej. No to może nie dokasywać, jak za szybko się będzie jechało. Czyli Karol, no, tak, ani nie kupił sobie żadnego nowego ciągnika, ani nie kupił sobie kombajnu, ani nie kupił sobie pola. Czyli Karol jest dalej biedny, widzowie. Michał. No, może Michał. Nie biedny, tylko kasę się zbiera, kasę się liczy i się później kupuje. A w co? Koleżko. Co się kupuje? Różne rzeczy się kupuje. Ja chociaż myślałem, że ty tą 355 kupisz, powiem ci tak, ładna była. A ty żeś Gamonie pojechał ją tylko wycenić, no to jest... Aj, co ja ci będę tłumaczył, no jak jest oferta dobra jeszcze w okolicy blisko, to się jedzie i się bierze. Dobra, Michał, przestań. No ale ci, no, Karol, no... Ale co, nie podobała ci się, żeby taką ją wziąć? Ile on tobie ocenił? Fajna, ale... A ile w końcu ją wyceniliście? Tą? No, 55. Za dwie dychy, jakoś mniej więcej. Trzeba brać, na nią liczyć, nie? To co, to zły pieniądz dla ciebie? Czy no... Ale chodzi ci, że czy dla mnie zły pieniądz? No. Oj, no dla mnie to kurde, dla mnie to jest, powiem ci tak, dla mnie to jest śmiech. Ja nie, no co, za Ursusa 55, dwie dychy. Nie jest tak źle. A w jakim stanie, dobrym był? Ursus? No. Dobrym, znaczy wiesz, tam do odmalowania, na pewno mechanicznie zadbany, ale bardziej do odmalowania, nie? Aha. I tak ogólnie spoko. Ja na twoim miejscu, tak jak ci gadałem, ja bym brał. Bo 355 ogólnie jest mało, każdy praktycznie te 60 i tak dalej, a 55 nawet mało w okolicy masz takich, przynajmniej zadbanych, to mają ludzie gruzy takie całkowite, ale to nie ma co zwracać uwagi wtedy na to. To wiesz, no nie gadamy o gruzach. Musisz mi tak gadać, kurde, ona i tak kasa sprzedana, bo kolega mi dzwonił. A, no bo ja może bym kupił, kurde, jakby, weź tam się dowiedz. Ty, sprzedana chyba. Karol, jakoś się musimy tu minąć. Ale Kuba w nowy nabytek akurat sobie przywaliłeś. Kurde, bo się do tyłu patrzyłem akurat, wiesz? Kupson. Ja tak kurde z tą zgrabiarką też jeszcze mam lipy, bo ja mam tyle tego zielonki do robienia. No zgrabiarka jest mała, no. No ale teraz jakbyś... Czekaj, ile ona ma, Karol? Tak mniej więcej? Co? Zgrabiarka szerokości. Znaczy szczerze ci powiem, Kuba, dla mnie to jest po prostu śmiech, nie? Ty, kurde, masz tyle pól, tyle jakby, no, bo na zielonkę to robisz chyba co roku, nie? No. No, a ty, kurde, taką zgrabiarkę masz, stary, trochę byś otrząsnął. No, trochę licho, licho. Ciężka woletka. Dobra, co ty na to pojedziemy? Za tydzień pojedziemy, kurde, może coś byśmy kupili, co? No, teraz jak już jest po zielonkach, Karol, to ja nie wiem, czy... Jest sens od razu kupować. Pojedziemy, kupię, Kuba, ja ci dam kasę. Nie martw się. O kasę się nie ma. Pierdziele, żart odcinka. Żart odcinka się udał, widzowie. Inaczej, nie wiem czym się rozbawił. Troszkę nie zrozumiałem. Chłopcze, tak. Chłopcze malinowy. Wiesz ile takie zgrabiarki kosztują? No ile? Tyle, że ty nie masz takiego budżetu. A czy powiedz i pewną kwotę rzuć. Taka kosiarka ta Lexa, co Kuba kupił, to ty nawet byś pewnie budżetu na nią nie miał. Ale rzuć jakąś kwotą. Z grabiarki? Z 40 do góry pewnie. Śmiechu warte. No myślę, że tak. Chyba, że jakąś używaną starszą kupić. Ale zależy, jaką szerokość też chcesz, no nie? Ale na pewno to nie są tanie rzeczy. Śmiechu warte. Tyle, ja tak to mogę powiedzieć, tak to mogę nazwać. Bo szwagrówka ciągle w modzie, Dawid dzisiaj chodzi, cały czas to śpiewa, kurde. Teraz ci w głowie zostało. No tak, wiem, był Dawid. Był u ciebie Dawidson? No był pogadać, ale to wcześniej, jeszcze przed tym jak się śpiewał. Był pogadać tam, bo chciał się doradzić co do kobiety. Ale no, kurde, fajnie tak, miłe określenie takie, że on po prostu źle się poczuł, nie? No tak. Ja nie wiem. Po prostu źle się poczuł. No. Nie wiem, czy on nie będzie miał problemów na wsi. Coś mi słuchy doszły. No bo ta jego Mariola, to ona chyba tak na dwa fronty. To z
znaczy. No a ten drugi gościa, nie wiem jak wygląda, ale no nie wiem, Dawid czy se poradzi. Brian to zawsze kategoryzuje ludzi i doważą. Jeżeli ktoś waży powyżej 60 kilo, to automatycznie jest za mocnym rywalem. No to Dawid może troszeczkę więcej sobie wziąć, bo jest trochę większy, ale nie wiem czy to będzie dobre jak oni się spotkają w końcu. Ale to o tym mówisz, o tej Marioli, tak? Znaczy on z Mariolą cały czas się spotyka, tylko że ta Mariola też się spotyka z drugim gościem i ten drugi gościa się o tym dowiedział, że ona spotyka się z... Ale to co, Dawidowi nie przeszkadza, że ona się spotyka z dwoma gośćmi? No Dawid to chyba też dzisiaj się dopiero dowiedział o tym, wiesz? Aha. Co, zdziwiony był? No mówił, że jedzie, będzie jechał do niej. Ale chyba nie ma jak pojechać za bardzo, jak leży w domu. Ty, no to jeszcze do wieczora mówisz, że je. Kurde, no to już ja wiem, czemu on się źle poczuł, jak tak, no. To słuchaj, jak 6 godzina, on już wali wódę, no to znaczy piwo, no to jest sorry, nie? To piwa można, to nawodnienie. No wieczora wytrzeźwieje się, prześpi i będzie dobrze. Będzie wieczorem mógł znowu. Co znowu? No jak to co znowu? Łyknąć? Specyfiku? Już będzie miał zaprawę zrobioną. Poranna zaprawa będzie zrobiona, jak to Pudzian mówi. Pudzian w innym stylu te zaprawki chociaż robi. No. Ale Dawid, widzowie, no to jest zawodnik. A Brian już ma to nową szkołę, czy jak? Brianisko? Na razie nie. Nie, to chociaż trochę wolnego będzie miał. Nie, no bo składaliśmy papiery do 4 szkół. Niestety w żadnej nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi zwrotnej. Ja nie wiem, czy ale to słuchaj, Kuba... to trzeba do szkoły specjalnej, Kuba, napisać. Znaczy, ja ogólnie chciałem do Choroszczy, ale wielki lament zrobił, jak mu to zaproponowałem. Ej, ja może do takiej wojskowej byś go dał, żeby on, wiesz, tam był o, może by nauczony tam życia. Trochę. A kto go weźmie, wiesz, do wojskowej szkoły, chłopie? No tak samo, jakby ciebie wzięli do rolniczej. No w sumie. To nie, dobra, to zostaje tylko ta Choroszcza. Jaka o Belgę, o co ci chodzi, Karol? Belgę posunąłeś w stronę Michała? Czy... Nie. A. Nie, Kuba po prostu wie, że ja nie mam gospodarstwa ani pola, dlatego by mnie nie przyjęli. A, ale to nie trzeba do szkoły rolniczej gospodarstwa. No trzeba, na pewno, o to mu chodziło. Nie. O to? Na pewno nie o to. No to o to, Kuba, o to. O co ci chodziło? Kuba, no, opowiedz, że... o co ci chodziło? O to, że Michał jest za dobrym gospodarzem, żeby się w ogóle uczyć w szkole. O to też mogło chodzić, tak? To też potwierdzam. Aha. Z pewnością. Chcesz coś dodać, Karol? Nie, nic. Karolino? Nie, pani Michalino. Ty, i na dwie kosiareczki to, kurde, pole to zmyka w oczach normalnie, pa. No to wiesz, tylko to jest jedno pole, nie? No a ty, to my możemy pójść sobie coś zjeść, pytanie. Jakieś śniadanko dobre, a Karol niech tu zgrabia, no nie? A tego, a podoba wam się ogólnie imię Michalina? Bardzo. No, jak dla psa. No. Mi się mega podoba. Mi się nie podoba. Bo to jest, wiesz, to jest imię dla takiej typowej zajebistej osoby, bo na przykład jeżeli był chłopak zajebisty, to miał imię Michał, no i to się wzięło Michalina od słowa Michał, no nie? Kumasz? Kurde. Wy nie ogarniecie. Kuba chyba nie skumał i dlatego powiedział, że to imię dla psa. Bo zapomniałem, że Michał się nazywa Michał. A, dobra, to jest pochodna Michaliny. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Ocencie moje, znaczy Kuby, nowy nabytek. I widzimy się w kolejnym filmie, być może już nawet ze żniw. Na raz. Ted, widowie, ty majty, ty, Ted.